Dzień dobry kochani i kochane, witam Was serdecznie, zapraszam do nowych stylóweczek. Dzisiaj to będą stylóweczki gwiazd Stony Awards. Wiem, że ta impreza miała miejsce już parę ładnych dni temu, ale były ładne rzeczy, przynajmniej jedna, więc zdecydowałam się po prostu nagrać, bo dawno nie było fajnych stylóweczek. Ostatnio były polskie, które mi po prostu zjarały mózg, bo najpierw Rzutkowski pan, a potem pan Skiba i po prostu już wyłączył mi się mózg w pewnym momencie. Nie przyjął takiej dawki w ogóle tego, co tam się zadziało, ale dzisiaj tych dzisiejszych widziałam tylko kilka, natomiast widzę, że będą dużo lepsze, nie da się zrobić zresztą gorzej. Elle Fanning i myślę, że jej stylówka była podświadomie lekką inspiracją dla mojego 3-sekundowego outfitu dzisiaj. Ja mam pod tym dresy. Ładne, bo białe, ale jednak dresy. Natomiast Elle Fanning. Przepięknie. Zasada jest taka. Jeżeli robić coś prosto i minimalistycznie, to robić to perfekcyjnie. I to jest perfekcja. Mamy taki, powiedziałabym, że to jest chyba taki damski smoking. Bardzo, bardzo głęboki dekolt. Do tego żadnych bluzeczek, biustonoszy, paseczków, żadnych bolączek polskich czerwonych dywanów. Do tego przepiękny, srebrny naszyjnik. Klasyczny make-up, gdzie główną rolę grają czerwone usta, takie karminowo-intensywne, które przepięknie kontrastują z jej bladą cerą. Do tego blond i przedziałek na boku. Słyszałam, że przedziałek na boku jest już passé, czy że młodzi ludzie nie noszą przedziałka na boku, tylko ludzie w moim wieku, czyli starzy. A tutaj mamy przepiękną Elle Fanning w tym właśnie przepięknym przedziałku na boku, który robi po prostu ta fryzura. Czas powiem przepiękna i umrę, ale wygląda doskonale. Do tego spodnie z szerszą nogawką, do tego klasyczne czarne szpilki. Wygląda doskonale. Jeżeli robić minimalizm i klasykę, to jest like a fucking movie star. Klasyka, przepiękna, idealna, dopasowana. Byłaby nudna, gdyby to nie było takie idealne, piękne. Po prostu wygląda cudownie. To mi się podoba. Brooke Shields w żółto-słoneczno-żółtej kreacji i ona ma górę cekinową. Niestety w środku tutaj jest między biustem tak zwana przeze mnie skarpeta, czyli no skarpeta. Czyli taki materiał, który ma nam trzymać biust. Taki krój troszeczkę a la Audrey Hepburn mi się kojarzy. I niesamowite do tego jest, że ona pod tą przepiękną kreacją miała kroksy. Czyli coś ponad najwygodniejszego na świecie. Żółte, dopasowane kolorystycznie kroksy. Ja to w pełni szanuję. Tym bardziej, że tych kroksów zupełnie nie było widać, dopóki jak tylko ta jakby suknia była w dół puszczona. Fajny, słoneczny kolor. Nie jest to najbardziej optymalny krój, wydaje mi się, zwłaszcza w okolicy ramion. Nie jest to coś najbardziej innowacyjnego i w ogóle, ale bardzo ładny kolor i po prostu fajne puszczenie oka tymi kroksami. Ariana DeBose. Taka mozaikowa kreacja, która kojarzy mi się z witrażami kościelnymi. Jakby tam, wiecie, światło padało przez te kolorowe szkiełka i w ten sposób jest to stworzone. I to jest suknia od Oscara de la Renty. I wydaje mi się, że widziałam to już na kilku osobach, a przynajmniej tak w ten sposób wykorzystaną suknię. Nie wiem, czy to była dokładnie ta suknia, ale być może z tej kolekcji. Mnie to jakoś niesamowicie nie porywa. Jest to bardzo ładne na pewno. Ale w jakiś, nie wiem, nie przemawia to do mnie, po prostu to do mnie, nie wiem, nie kocham tego. Cynthia Erivo i to jest taka gwiazda, która przyzwyczaiła nas do tego, że te jej stylizacje są takie bardzo awangardowe, odważne, nowoczesne, takie zupełnie inne, ohoho. I tu powiem Wam, że to było takie dosyć jak na nią, takie ble, takie nudne. Oczywiście to jest przepiękna suknia od Louis Vuitton, cała taka wysadzana takimi, nawet nie wiem co to jest, czy są takie cekiny, sprawia wrażenie takiej ciężkiej, złotej zbroi, idealnie dopasowana, być może troszeczkę za ciasna w biuście, ale tutaj reszta super i z trenem, taka epicka kreacja. Dlatego ciekawe, że jest bransoleta złota i naszyjnik taki srebrny, dlatego też kolczyki, trochę dużo biżuterii. Wydaje mi się, że tutaj ta biżuteria aż takie ilości i to jeszcze taka miszmaczowa, w sensie, że inna bransoleta, inne kolczyki, inny naszyjnik. Rozumiem zamysł, ale nie gra mi to do końca. I tu właśnie tutaj myślę, że fajnie by było, gdyby Cynthia raz w życiu zrobiła to
na przykład tak minimalistycznie jak na nią, czy na przykład zero biżuterii, tego i mega mocno, na przykład czerwone usta albo czarne usta. I to by dla mnie więcej wprowadziło takiego zaskoczenia i wow, niż to, co mamy teraz z tą taką biżuterią. Natomiast sama suknia piękna. Na pewno kreacją, która pojawiła się wszędzie, o której wszyscy mówili i w ogóle każdy z nas pewnie widział te zdjęcia, to jest Angelina Jolie, no bo ona dosyć w sumie rzadko pokazuje się już teraz na galach, gdzieś tam publicznie, też nie za dużo gra w filmach. I tutaj pojawiła się razem ze swoją córką Vivienne, która ma w sobie dużo staty z Brada Pitta, no nie? Były w dopasowanych kreacjach kolorystycznie i zazwyczaj Angelina ma na sobie suknie, które są epickie, klasyczne, idealnie dopasowane i które potem inspirują po prostu ludzi i przychodzą do historii. Ciekawe, czy z tą suknią też tak będzie, bo ona jest taka delikatna, bardzo kobieca i romantyczna jak na Angelinę, która jednak bardziej jest taka posągowa. O, te jej kreacje są bardziej takie posągowe. To jest z takiego weluru, miękko się układa, jest drapowana, przepięknie drapowana na biuście. Bardzo jest ciekawa i to nie jest coś, w czym normalnie bym, wiecie co, widziała, żeby w ogóle, żeby ubrać Angelinę. W ogóle bym tego dla niej nie wybrała. To jest Atelier Versace. Nie wiem, no to jest takie inne wcielenie Angeliny, takie, tak jak mówię, bardziej miękkie, kobiece, to wszystko jest takie krągłe, dosłownie, bo mamy drapowania i mamy bardzo miękki materiał i ten kolor również jest taki przydymiony, bo to jest taka zieleń, taki turkus z odrobiną szarości, to wszystko jest takie bardzo organiczne, blisko ziemi, no takie inne wcielenie Angeliny, chyba ją wolę w tych takich bardziej posągowych kreacjach, takich ten, ma też jaskółkę tutaj na szyi, włosy takie lekko rozjaśnione. Widzę, że ta suknia współgra z jej kolorem oczu, ładnie bardzo je podkreśla. Piękne to jest, ale nie wiem, czy dla niej. No i ta Vivienne, która była w takim czymś, co w ogóle było, nie wiem, mówiąc obiektywnie, tak szczerze, zupełnie niedopasowane. Wygląda jak coś za jakieś za duże spodnie, które się wszędzie marszczą. Tego trampki, co jest urocze. Ta kamizelka jest chyba za mała, bo ta koszula tutaj się tak dziwnie marszczy. Ten ubranie po prostu jakby niedopasowane do niej. To wygląda trochę jakby był taki outfit jakiegoś małego sprzedawcy lodów albo coś w tym stylu. No ale fajnie, że pokazała się z mamą. Gdzieś tam były dopasowane kolorystycznie. Natomiast takie to było dziwne. Cole Scherzinger, w ogóle nie wiem, kto ją w tym wypuścił. Straszne to jest. Kolor jest przepiękny, to jest taka malinowa fuksja, powiedziałabym. Ale fason taki syrenkowo, oldschoolowy, taniec towarzyski. No straszny, straszny oldschool. Włosy piękne, pięknie wystylizowane. Usta zaraz tam wybuchną. Wiem, że to jest niemiły komentarz i nie komentuję to ludzi, tylko ciuchy, ale no nie, kompletnie mi się w ogóle nie. Alicia Keys też jakoś tak, to jest Gucci, bardzo fajne włosy, super po prostu wszystko wystylizowane. I spójrzcie, Alicia Keys już nosi make-up, bo biorę tego, że Alicia Keys przez jakiś czas nie nosiła make-upu, nie miała żadnego make-upu, występowała jakby, wiecie, ten i wypuściła też swoją linię kosmetyczną takiej pielęgnacji, no a teraz już się pokazuje w make-upie. Nie wiem, co to mówi, natomiast tak jest. Kolor, taka czerwień, dosyć ciemna, dosyć oldschoolowa, to jest taka czerwień, takie bordo, ale trochę przygaszono ceglaste. Dosyć ciężki kolor do udźwignięcia, powiem szczerze. To jest taki kolor, którego ja unikam na sobie. Jak już to lubię bardziej brązowy albo lubię bardziej czerwony, a to jest taki kolor, który mi się kojarzy oldschoolowo dosyć. No ta kreacja nic dla niej nie robi dla mnie. Nic dla niej nie robi. Wygląda jak naprawdę wzięta od jakiejś takiej starszej po prostu cioci, bo nic tutaj nie robi ani dla jej sylwetki, ani dla jej wyglądu. No wygląda to wszystko trochę tak nijako. Za to Sarah Paulson to będzie jedna z tych moich ulubionych stylówek. Bardzo odważne cięcie po prostu włosów. Gdybym miała takie włosy, to bym się zapłakała, bym wyglądała koszmarnie. A tutaj to wygląda tej pociągłej twarzy szałowo, mocna brew, czerwone usta i rewelacyjna suknia, taka kolumnowa, z ciekawymi elementami właśnie tych kokardek tutaj na ramionach. Oczywiście kokardki to teraz jest jeden z takich najmodniejszych trendów ogólnie i tutaj w ciekawy właśnie sposób wykorzystany na ramionach i to jest kreacja od Prady. Przepiękna linia tutaj pozioma dekoltu, delikatnie unosząca się na ramionach. No super to wygląda, przepięknie też w talii jest to wszystko dopasowane.
I całość jest taka wysadzana takimi aplikacjami właśnie czarnymi, dlatego delikatna kopertówka. Fajnie. Fajnie ta biel i czerń, wiecie co, przełamana czerwienią ust. To wygląda naprawdę tak ciekawie, rasowo. I jest to dużo elementów, bo mamy i śmieszne włosy w sumie, mamy i czerwone usta i tą suknię o takiej niby prostej kolumnowej linii, ale jednak takiej innej z tymi podniesionymi ramionami i do tego te kokardeczki na ramionach. No wygląda to super. Kolczyki. Przeoczyłam kolczyki. Mogłoby ich nie być. Mogłoby ich nie być. Myślę, że są tak troszeczkę jakby za dużo. Ja bym je chyba zdjęła, natomiast nawet ich nie zauważyłam, więc skoro ich nawet nie zauważyłam tak na pierwszy rzut oka, to znaczy, że mi jakoś niesamowicie nie przeszkadzały. Więc mogą sobie być. Jessica Lange i spójrzcie, to jest właśnie prawie, że ten sam kolor kreacji, który miała Alicia Keys, właśnie o tym mówię. No Alicia Keys jest troszeczkę bardziej czerwony, to jest taki troszeczkę bardziej bordo, ale to jest taki właśnie ciężki kolor, taki... No i nie chcę użyć słowa postarzający, bo też nie o to chodzi, żeby być forever young, ale ciężki kolor, ciężki do udźwignięcia i tutaj też dla pani Jessica Lange nic nie robi. Tak samo zresztą jak ten krój, nad czym ubolewam, bo Jessica Lange uwielbiam, a jesteśmy już w takich czasach, że panie w też starszym wieku no, mogą wyglądać i bardzo często wyglądają po prostu szałowo na tych czerwonych dywanach. Alia Scott, po raz kolejny mamy kokardki, spójrzcie, bardzo fajnie użyte, bo to są takie kokardki, które często spotykamy, wiecie co, z tyłu kreacji, jeżeli mamy zapinane na guziczki z tyłu, na przykład jakieś bluzki, sukienki, to czasami one są właśnie ozdobione takimi kokardkami. A tutaj to zostało wykorzystane z przodu. Mamy, całość jest taka delikatna, dziewczęta z takiej satynowanej tkaniny, być może jest to jedwab. Mamy delikatne bufki i też bardzo ładny kolor, taki kremowy. To byłaby też w sumie nawet taka ładna kreacja, taki skromny ślub, no nie? Bardzo ładna, bardzo ładna. Do tego przepiękny właśnie klasyczny make-up, włosy na gładko, super, bardzo ładnie i super dopasowany kolor ust. On jest taki soczysty, nie jest taki za mocny i nie przytłacza w żaden sposób. Mamy tylko delikatny tutaj taki dekolcik. Ale przez to, że ten materiał, on jest, wiecie co, on jest tak blisko ciała i jest dobrze dopasowany, to wygląda wszystko tak bardzo sensualnie, że ta sukienka tak otula ciało. Bo w sumie, wiecie, mamy bardzo dużo zasłoniętego. Nie mamy tutaj ani dekoltu, ani nie mamy nogi pokazanej. Mamy, wiecie, rękawek, więc to jest takie grzeczne. Ale przez to takie, że to jest tak blisko ciała i tak otula te ciało, to jakby podkreśla kształty tej pani. To wygląda w sumie sexy. Dziewczęco, ale sexy. Tutaj mamy Jeremy'ego Stronga, który dodał sobie 15 lat tym wąsem. I jest w takim fraku brązowym, też takim, jak to się nazywa? Nigdy nie wiem, jak się ten materiał nazywa. Welur, tak? No, plus 10-15 lat lekko. Wygląda jak jakiś, nie wiem, szofer, chcę powiedzieć. Jakiś ktoś z innej epoki trochę. Taki se jest. Nie wiem, nie. Wolę go w innych wydaniach niż w tym zdecydowanie. Mi się bardzo podoba, bo tutaj mamy fajne złudzenie optyczne. Sama kreacja jest ekstra. Coś z włosami albo z make-upem nie gra. Jest tutaj troszeczkę za grzecznie. Coś bym z tymi włosami może porobiło, albo po prostu je spięła. Bo tutaj już w sumie to tak odważne, znaczy sukienka nie jest odważna, ale przyciąga wzrok. Te kropki, które nam tutaj kreują, wiecie, jak mamy tutaj duże kropki i one się w talii zwężają, to nam kreuje taką talię, taką zwężenie. Więc tutaj wszystkie te duże kropki nam się zwężają w talii, czyli nam się ten robi ten efekt, że ta talia jest po prostu najszczuplejsza. Chociaż to akurat jest, ale też wiecie, wizualnie się robi takie złudzenie fajne. I do tego już nawet gładkie włosy by grało, bo tutaj już niepotrzebna jest jakby konkurencja tej sukience, ale bardzo fajna, ciekawa, ciekawa stylizacja zdecydowanie. Kelly O'Hara, w ogóle co tu się wydarzyło? Taka stylizacja z polskiego czerwonego dywanu. Nie umniejszając nikomu, ale jakaś po prostu inna epoka. To jest Christian Siriano. Dramat, dramat absolutny. Amy Ryan, mega mi się podoba. Dolce & Gabbana. Chciałoby się powiedzieć złote, ale skromne, ale wcale nie skromne. Bardzo fajna. Po prostu prosta, złota sukienka. Bo jak już robimy suknię ze złotych cekinów, to jest bardzo ładny, taki miedziany, ciepły kolor, no to fajnie, żeby ona właśnie nie konkurowała niczym innym, ani krojem, ani jakimś dzikim fasonem. Także tutaj mamy wszystko bardzo ładnie dopasowane. Do tego proste włosy, czerwona ciepła szminka. Fajnie wygląda to. Bardzo ładnie. Chyba bym coś bym z tymi włosami zrobiła. Ładnie, że są proste, ale... Trochę im brakuje objętości, albo może bym je spięła. Może jakby się je spięło, to wyglądałoby ciekawie. Ale w sumie podoba mi się to, że one są takie
Żadne. W sumie, nie, że żadne, tylko w sensie jak na co dzień. Ona w ogóle, wiecie, twarz wygląda, że mogłaby iść po bułki oprócz tej czerwonej szminki, ale takie bardzo normalne, zwykłe włosy, jakby w ogóle nie ułożone, nie wystylizowane, bez jakiejś mega objętości. Ale w sumie to fajnie wygląda z tą sukienką, która jest taka mega, mega, mega bogata. Dlatego mówię, że złoto, ale skromnie, nie? Że w sumie fajne. Sukienka piękna i przepięknie dopasowane. Patrzcie, jak to wszędzie leży. Naprawdę super fajne i do tego właśnie takie włosy, takie zupełnie jakby się jej nie chciało w ogóle, nie? I to mi się też bardzo podoba. Ta biel, która jest mega minimalistyczna, to jest Christian Dior. I tutaj ona jest minimalistyczna, taka prosta z przodu. Mamy wysoki dekolt i tył mamy taki puszczony podwójną szarwę. Wydaje mi się, że kogoś widziałam w takiej sukni ostatnio, ale przepięknie z tyłu jest ta taka szarfa. Fajnie ta, wiecie co, ten taki beż kremowy z jej karnacją w sumie współgra. No ciekawe, ciekawe zestawienie. Takie a la Tilda Swinton, powiedziałabym, stylizacja, ale też bardzo ładna, taka wysublimowana. O, tak brakuje mi słów. Jordan Roth, nie wiem kim jest ten pan, ale zdecydowanie jest taki, że warto go pokazać. To jest stylizacja, która bardziej mi się podoba właśnie z jakimś takim kostiumem scenicznym. Jakiś człowiek drzewo, człowiek elf, są kwiaty we włosach, mocny gotycki make-up. Jeżeli ma być gotycko, to bardziej gotycko już nie bywa. Ta peleryna, wygląda to bardzo mrocznie i niepokojąco i po prostu jakaś taka postać dosłownie z jakiegoś takiego spektaklu mrocznego. No bardzo to mrocznie. I to jest Rodarte w ogóle. No pasuje do Rodarte, który ma często takie właśnie organiczne klimaty, takie lekko... Można to było to też inaczej wystylizować, o, ale to jest teraz tak wystylizowane, że tak powiem, niepokojąco. Dobra kochani, i to chyba wszystko na dzisiaj z takich ciekawszych stylizacji. Nie było tego bardzo dużo, ale mam nadzieję, że wkrótce nam się te stylóweczki rozkręcą i będzie tego więcej i więcej. Jeżeli macie ochotę na podobne filmy, to oczywiście jest na moim kanale cała playlista ze stylóweczkami gwiazd od Polski aż po Stany Zjednoczone i nie tylko. Ja ze swojej strony oczywiście proszę o łapki do góry i subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. I do zobaczenia znowu. Pa!